Co, zasekurowałeś go przy tym, przy tej pełce? Dzisiaj, moi drodzy, Fit Fabryk, Łódź, tutaj w tym miejscu, Łukasz Murzyn, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich. Jedna z bardziej pozytywnych postaci w Łodzi, którą miałem możliwość poznać, z czego się zajebiście w chuj cieszę. Oczywiście ja, kłamca. Tak. I zostało... Drugi. I drugi, trochę mniejszy kłamca. Ale też. Nie dopierzony nielot. Przyszły kłamca. Mój drogi, dzisiaj Fit Fabryk, poniedziałek, klateczka z Łukaszem Murzynem, oczywiście ja, Łukasz Murzyn w teamie, Bartuś dzisiaj robi nogi, Krzyś oczywiście nagrywa. A ja będę musiał w tym momencie przeegzaminować kursantów, rozdać legitymacje trenerskie, a dopiero za chwilę zrobię swój trening, jak już egzaminy zostaną zakończone. Lecimy z przysiadami. I jedzie Bartuś przysiady. Nie klep go, bo się rozlecić może, wiesz. Daj. Sam. Dawaj. Sam. Pomóż mu jeszcze raz, bo nie wstanie teraz. Mocno góra. Jedziesz. Nie najgorzej. Dopóki to dojdzie do 200, będzie okej. Tak, moi drodzy, wygląda zadowolony kursant, który za pierwszym razem zdał egzamin. Wielkie gratulacje. Dziękuję, właśnie za. Jestem zadowolony, super, powodzenia, trzymaj się, rozwijaj się, zdobywaj klientów, zarabiaj pieniążki i utrzymaj się z tego sportu. Dziękuję. A tutaj nasza kolejna kursantka, przed którą dopiero zaliczenie egzaminu. Mam nadzieję, że jej wyjdzie, tak jest? Chodzimy. Cześć, mamy. Kaśka, za którym razem zdałaś egzamin? Za trzecim. Chyba coś tu jeszcze dla nas masz, prawda? W tej zaszczepce. Mam. Dla was. A to Krzysztof Bajera. Cześć. Krzysztof Bajera. Jest to po prostu kultowa postać Fit Fabryka. W crossficie Bajera trener. Zapraszamy serdecznie. Jaka jest strona internetowa, Krzychu? Twoja? Bajera.pl. Dobra, tu się wyświetli na dole. Jaka taka forma się zobaczy do tego? Konkretna. Patrz. Chłopak nie startuje w sportach sylwetkowych, ale zobaczcie, jak wygląda. Krzychu, pokaż bicepsy tyłem. Bicepsy tyłem, tak. Nie, to jest nie do wiary. Nie jeden chłopak z klasyka chciałby tak wyglądać. Bardzo dobra sylwetka. No i to Krzychu praktycznie samego crossfitu, plus oczywiście robisz jeszcze tam treningi siłowe, nie? Zgadza się. Treningi siłowe to podstawa. Właśnie. Plus zgadza jeszcze crossfity, które w zasadzie chyba te rzeczy ograniczają twoją masę mięśniową, nie? Bo gdybyś tak wyrzucił crossfit... Objętość treningu, zdecydowanie tak. Intensywność i objętość. I to powoduje, ciężko, że po prostu nie rośniesz, nie? Ciężko to zakompensować samym żarciem, nie? Właśnie, bo gdybyś to wyrzucił, to prawdopodobnie byś był jeszcze większy. No tak by było, nie? Na pewno byłby większy. A ważysz na dzień dzisiejszy? 193 kg. Wzrostu masz? 180? 182. No, zrobimy suchą masę mięśniową. Oczywiście. No to jest sucha masa mięśniowa. Ponad 90 kg suchej masy mięśniowej. I crossfitowcy też mają kopytka. Crossfitowcy też mają kopytka. Ale Krzysiu się silny jest też dosyć. Także możesz zaprosić na swoje kursy trenerskie, panie Krzysiu. Zapraszam serdecznie na kursy trenerskie. Tak jest. Bajera, trener. .pl. Zapraszamy serdecznie. I co? Już zrobiliście, tak? To co? Co nam najpierw pokażesz, moja droga? Nie mogę szpagat pokazać. Proszę, to są nasze kursantki, które mają niewiarygodne umiejętności. Coś pięknego. Pięknie. Do samej ziemi. Do samej ziemi. Boże, szosek teraz zawału dostanie. O, takaś poza... z pokazów chyba, nie? Jakieś pokazy chyba robiłaś. Tak. Tak. I pani Klaudia Gawin. Pokażę nam żurawia. Ostatnim razem pokazałem żurawia, ale to było tylko zdjęcie, dlatego pani Klaudia pokaże wam, jak wygląda żuraw w mega dużym zakresie ruchu. Poprosimy, weźmiesz kettlebella. Praktycznie w pionie. Znaczy, bo te belki przeszkadzają, nie? Z tego co widzę. Ale tak, podniosłabyś wyżej pewnie nogę, nie? No, zaczepi sobie nogą o szczebelek. Bardzo sobie piwko strzeli. Nie zapomnij o napince tego potężnego bicepsa. Tak, i ten człowiek.
Grandzie. Jo, Piotrkowska, ale tu pusto dzisiaj, co? Siema! Siema! Nike! Nike ze Śródmieścia! Widziałeś swój teledysk? Na YouTubie? Chłopie, jesteś gwiazdą internetu. Tak? Ja to wrzuciłem pół roku temu, ale się zmieniłeś, zarosłeś. Ale nie mam nic na tym zarobku, kurwa morda. Ale to chłopie, promocja samego siebie, wiesz. Tak. Fame, konta na YouTubie, te sprawy. Niedługa Eurowizja i te sprawy, tak jest? Tak. Także... Rapuje coś? On rapuje, chłopie, on, na... on nie dość rapuje, tylko na freestylu. To czuję, układam tutaj z literii, dodaję swoje słowa. Jeśli możesz tylko czytać, tak nauka freestyle'owa brzmi zioma, ale ej, tylko OSR, powtarzam wam. Nie pamiętam, jak to się nazywa, Adam Ostrowski chyba, a tak mi się przypomniało nagle, tylko to imię, które Matko przysłała. Matko się, co się dzieje przysłanie. Nike ze Śródmieścia, nowy klip, nagrywam już niedługo na Off Piotrkowskiej, Łódź. Nike, twoja chwila. Jedziemy. Jak chcesz mnie zabić, to daj mi pistolet. Strzelę sobie tak sam. Nie, no to zarymuj coś, tylko tak jak dawałeś. Jak chciałbyś mnie zabić, podaj mi pistolet do ręki, sam się odjebie. Jeśli masz do mnie problem, to samo sąd najważniejszy jest, bo tylko Bóg może nas sądzić, a każdy z nas jest własnym Bogiem, bo Bóg nas stworzył na własną podobiznę, ej ziomek. A po francusku? Czyli tak wyglądamy jak bogowie Olimpu, którzy są tam. Ale widzę, że postawił nogę na kosmosie. A jego dziedzica wystraszona. Bo coś zobaczył i kosmos się wkoruje. Apokalipsa się zaczęła. Teledysk. Ej, apokalipsa świętego Jana Później. Nike.com. Co właśnie wykonuję, to jest dopiero moje pierwsze ćwiczenie, a tak dokładnie jest to metoda wstępnego zmęczenia mięśnia, czyli ćwiczenie bazowe wykonam za chwilę z wolnym ciężarem, a poprzedzi oczywiście taki modlitewnik, maszyna dosłownie z kilka bloczków założonych. Chodzi o to, żeby wstępnie pobudzić mięsień, przygotować go, przez to przy ćwiczeniu bazowym, czyli tym drugim akurat moim, będę odczuwał maksymalną pompę, maksymalne wtrenowanie. I to mi da jeszcze większy, mocniejszy bodziec treningowy. Czasami jest tak, że jak robicie, zaczynacie w zasadzie od ćwiczenia pierwszego, bazowego, robicie czwartą serię, to brakuje wam tak jakby jeszcze piątej, szóstej serii, w której byście poczuli maksymalne napięcie mięśnia. Jeżeli zastosujecie metodę wstępnego zmęczenia mięśnia, nie będzie tego problemu, ponieważ mięsień zostanie rozgrzany, a w tym ćwiczeniu bazowym, w czterech seriach, zrobicie maksymalny upadek mięśniowy i poczujecie maksymalną pompę mięśniową. I zapraszam was oczywiście, bo pan Pajdża, Bartosz Budziński, ten personalny. Wszelkie informacje dotyczące kursów też wam odpowiem, albo was przekieruję na stronę mojego prezesa, tak ziomeczka i mojego trenera, prawda? No, tak. Jo. Turbina już na pełnych obrotach leci. Żeby te bicepsy rosły tak jak moje tricepsy, to byłem zadowolony. Te ćwiczenie jest mi mega potrzebne do rozwoju bicepsów. Po prostu jest z nich siła. Teraz może nie za dużo, ale kiedyś brałem 32 kg na łapę, na stronę. I te bicepsy pomimo takiej siły dalej nie chcą rosnąć. Oczywiście mam uwarunkowania genetyczne, co nie znaczy, że mam się opierdalać, nie dawać siebie wszystkiego. Dokładnie. Żeby po prostu łapa nie była jeszcze większa. Tak jak Bartka Budzyńskiego, tak jak moje bicepsy, które świetną przykładem. Akurat ta jest troszkę mniejsza, zwróć uwagę na drugą. Ładnie. Mocno. Jeszcze pompuj to. I drop set. I pompujemy do końca. Jak to koszulę założysz, co? O chłopie, kurde, spróbujcie na ekspanderach, gwarantuję wam,
jako ćwiczenie dodatkowe jest to mega, mega sprawa, ewentualnie jako metoda wstępnego zmęczenia mięśnia, a więc dwa ćwiczenia złożone na trening na bicep spokojnie wystarczą, czyli pierwsze jakieś lightowe, a drugie oczywiście z wolnym ciężarem, nie unikniemy tego, musimy używać wolnego ciężaru, żeby w ogóle dostarczyć bodziec treningowy na tyle duży, żeby łapa nasza po prostu rosła. I tyle. Sam. Pomóż! Dawaj. Jeszcze! Moi drodzy, żeby w dwóch ćwiczeniach zaangażować trzy głowy tricepsa, jakie najlepsze ćwiczenia byłyby do tego? Moim zdaniem pierwsze, te, które ja zrobiłem sekundę temu, czyli wyciskanie sztangi wąskim chwytem, które zaangażuje wam dwie głowy. Jakie? Najbardziej boczną i przysiadkową. Natomiast jeszcze jedno ćwiczenie, które bym proponował dorzucić, żeby był trening kompleksowy, to na pewno francuskie wyciskanie sztangielki, może na ekspanderach, ale na pewno z taką zasadą, że musimy mieć ramiona maksymalnie odwiedzone za siebie i w takiej pozycji będziemy robili wyprosty. To ćwiczenie najbardziej wam zaangażuje głowę długą, ponieważ w tej pozycji nasze tricepsa, dokładnie głowa długa, jest w maksymalnym rozciągnięciu. Próbujcie sami zobaczyć, jak było. Ale głęboko, ładnie. Długi ruch, pełny ruch. Pięknie wchodzą najszersze. Zobacz teraz, mocno. I to było francuskie wyciskanie akurat z użyciem ekspandera na głowę długą z maksymalnie odwiedzionymi ramionami do tyłu. Wtedy głowa długa jest maksymalnie rozciągnięta. Czyli ćwiczenie pierwsze, był to wolny ciężar, mega duży ciężar. Typowe ćwiczenie rozwijające masę mięśniową. A drugie ćwiczenie było ćwiczenie tym razem uzupełniającym z użyciem ekspandera. Polecam wam spróbować ekspandery, mam nadzieję, że się przekonacie do nich. Zobaczycie, jak działają, zobaczycie, jaką mają moc i na pewno niepozorna guma, zobaczycie, jak działa w maksymalnym rozciągnięciu, maksymalnym skurczu, progresja, regresja obciążenia. Spróbujcie sami, a przekonacie się, że naprawdę warto. Polecam. Bartek w tym momencie robi coś podobnego, co ja robiłem na ekspanderach, tylko że Bartek używa wolnego ciężaru. Tak samo ćwiczenie maksymalnie wpływa na głowę długą tricepsa. Tylko że on tego ćwiczenia użył jako pierwszego. A drugie ćwiczenie triceps jakie będzie? Pewnie wyciskanie francuskie leżąc. Na głowę boczną prawdopodobnie wykonasz. Tak, ale zobaczymy. Zobaczymy.
serdecznie. Szymoneczko. Jesteśmy aktualnie po treningu w łódzkim Fit Fabric i z tego to miejsca chcemy Was zaprosić na kolejną edycję kursu trenera personalnego o specjalności kulturystyka, który odbędzie się Krzysztof kiedy? Dokładnie tak jak Bartuś powiedział, następna edycja już w listopadzie 2015 roku. Moi drodzy, obok normalnych zajęć, tych, które macie poszczególnie opisane na stronie internetowej, będą takie tematy jak marketing oraz udzielanie pierwszej pomocy. 4-weekendowa edycja, 3 kluby sportowe Fit Fabric do dyspozycji. Zapraszam już w listopadzie 2015 roku. Wszystkie linki macie pod filmikiem, klikajcie w linki, czytajcie i do zobaczenia, mam nadzieję, w listopadzie 2015 roku na naszym kursie trenerskim. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Halo. To czysta. Nic się nie marnuje. Dziób dziuby. Daj mi się dycha, co? Co, po co ci dycha? No bo głodny jestem jeszcze, nie najadł się. Co chce ci jeść? Oto, obcy. Bartek, szykuj formę. Ja robię formę. 2016 rok czeka. Fremki. W sumie jeszcze masz chwilkę czasu, żeby sobie podjeść. Od września wchodzisz na masę. I Bartuś zaczyna robić formę od września do 2016 sezonu. Ostatni rok juniorski do wykorzystania w 100%. Patryk. Pewnie też będzie szykował siły na ostatni rok juniorski jego. Za 3 lata. Podwójny juniorski będzie skończony. Co pan polecał siebie? A wszystko. Same dobre rzeczy są. Hot dogi. A właśnie to jest hot dog, to jest doggy dog, tak jest? Doggy dog. Słuchajcie, oprócz tego, że pan poleca hot dogi, to jeszcze się podciąga dobrze na drążku, czujcie. I lubi parówki. Gorące psy, tak zwane. A Bartek właśnie kupuje doggy doga i hot na dog. Tym robi formę. Do zawodów. Zobaczcie, jak po doggy dogach, jaką kochę można mieć na brzuchu. Tak. Kocha. A tak serio, moi drodzy, to oczywiście jak chcecie się dowiedzieć co i jak robić formę do zawodów, to oczywiście zapraszamy na kursy trenerskie i bez żadnej ściemy powiemy wam co i jak, kiedy i dlaczego i jak wygląda prawdziwe przygotowanie do zawodów, bez żadnego ściemnienia, bez żadnego pieprzenia, szczera prawda, zapraszam serdecznie, pozdrawiamy, już do zobaczenia w listopadzie 2015 roku w Łodzi w 3 Fit Fabrykach. Elo! Kończymy ogólnie wypad, moi drodzy, z tobołami po Łodzi 2. Zakończamy oczywiście Fit Fabryku w Łodzi. Śledźcie, subskrybujcie, oglądajcie. Pozdrawiam serdecznie. Ekipa Steel Artu, Szostak, Budzyński, Stolarczyk. Pozdro, elo.